Anna Terpiłowska jest w studiu czwórki, wcześniej była w Szwecji przez 20 lat, a teraz zdecydowała, że pozostanie na chwilę w Polsce, ale z tego, co zdążyłam się zorientować, Polska to jednak za mało. No, nie wiem, czy za mało. Powiedzmy, że nie ograniczam myślenia tylko i wyłącznie do Polski. No i to jest to właśnie nowe pokolenie, które wyrosło i które już wie, że świat należy do nich. Zazdroszczę. Możesz powiedzieć, no w sumie masz czego. No, do nas wszystkich należy świat, więc to nie ma co zazdrościć. Ania, odbędniliśmy sprawę szwedzką, znaczy w sensie dowiedzieliśmy się, jak wyglądają twoje korzenie, skąd się to wszystko wzięło, jak się zaczęło i do czego doprowadziło do Akademii Teatralnej w Krakowie. Rozumiem, że przyjęto cię jako wzorową uczennicę za pierwszym razem. Nie wiem, czy to znaczy, że jako wzorową, ale tak, za pierwszym razem. No i jak to wyglądało potem? Jak to wyglądało? Wiesz, nigdy nie byłam w szkole teatralnej, opowiedz mi co. Burzliwie. Bardzo burzliwie. Nie wiem, czy wszystkie 4 lata były równie burzliwe, ale tak, no dużo się działo. Ja nie wiem, może każdy student to w ten sposób przeżywa, a może ja to tak przeżywałam. Dla ciebie obok obowiązków związanych ze studiami jeszcze rozłąka z rodzicami. To nie wiem, czy akurat największą zrobiło bolączkę, ale zupełnie nowe otoczenie i nowy świat. Nowa mentalność. Chcemy o tym porozmawiać? Dobrze. Nie będziemy rozwijać tego tematu. Ale no tak, to wszystko było całkiem inaczej, całkiem nowe. Co ci sprawiło najwięcej problemów? Co mi sprawiło najwięcej problemów? Nie, chyba nie było żadnej konkretnej rzeczy, która by mi sprawiała najwięcej problemów. Wszystko było i trudne, i przyjemne, i zaskakujące. I no z językiem, wiadomo, na początku pewnie się obawiałam bardziej, niż miałam powody ku temu, żeby się obawiać, ale faktycznie no, czytanie lektur, pisanie jakichś tam, rzadko się to zdarzało, ale jakichś tam wypracowań, to zawsze miałam obawy, że nie uda mi się to tak, jak powinno, ale... Jak dużo procent ekshibicjonisty powinien mieć, musi mieć aktor w sobie, żeby być dobrym aktorem? Czy to w ogóle nie ma związku? Ja się w ogóle nie chcę na ten taki temat wypowiadać. Nie wiem, jaki procent ekshibicjonizmu. Nie wiem, czy tu chodzi o ekshibicjonizm, czy tu chodzi o wyobraźnię, czy o... nie wiem, a może... też nie chciałabym o tym tak mówić, że ja jestem ekshibicjonistką, bo pracuję jako aktorka. Myślę, że to się w sobie odkrywa i wtedy, kiedy jest tego potrzeba, to się to otwiera, a kiedy nie, to się jakoś dozuje. Ja jako widz mogę powiedzieć, że jak widzę człowieka, który wychodzi na scenę, przeżywa przeróżne sytuacje, najczęściej też takie, o których nawet byśmy nie chcieli pomyśleć, żeby nam się zdarzyły w życiu. No to jednak, żeby zrobił to dobrze, musi zagrać, to nie jest właściwie, musi zagrać tak, żebym ja uwierzyła, że to jest naprawdę. No musi to przeżyć. Właśnie. No więc jeżeli to znajdowanie się w takich sytuacjach powoduje, że uruchamiasz w sobie różne emocje, których na przykład, od których na przykład w trakcie życia codziennego uciekasz, no to znaczy, że chwilami to musi boleć. No pewnie, że boli. Jak sobie wtedy z tym radzisz? Są jakieś narzędzia dają do tego, żeby aktor miał łatwość wychodzenia z ciężkich kreacji? Nie wiem, może odpowiem najpierw na to pierwsze pytanie, jak ja sobie z tym radzę. Myślę, że to trzeba lubić trochę, przeżywać takie emocje. Jeżeli człowiek tego nie lubi i obce są mu jakieś takie krańcowe emocje, no to faktycznie, to wtedy może się nie sprawdzić w tej roli. A jeżeli to lubi i nie boi się jakby siebie wrzucać na głęboką wodę i na takie przeżywanie, no to wtedy może coś z tego wyjść, więc chyba muszę powiedzieć, że po prostu to lubię robić. Czy jesteś osobą ekstremalną? Nie wiem, czy ekstremalną. No aktorstwo i w ogóle ten zawód daje tą możliwość przeżywania może rzeczy, których by się na co dzień albo w życiu nie odważyło przeżyć, albo byłoby to niemożliwe kompletnie, więc to chyba jest coś takiego, taki zawód dla marzycieli trochę. No i dla tych, którzy chcieliby w ciągu jednego życia przeżyć przynajmniej 700 innych wcieleń. No cudownie. Najbardziej ci się jaka rola marzy? Znaczy może nie tyle rola, ile jaki typ osobowości byłby ci, sprawiłby ci największą radość, gdybyś mogła się z nim zmierzyć? No teraz mogę powiedzieć, że jakiś tam konkretny typ by mi sprawił największą przyjemność, a potem się to jakoś zmieni. No dobra, jak się spotkamy za 25 lat, to porozmawiamy na tę chwilę. Mogłabym powiedzieć, że rola w Skazie jest dla mnie bardzo, bardzo ekscytująca i tak totalnie ekstremalna,
że sprawia mi ogromną przyjemność, ale jest coś takiego, że oczywiście cały czas się pracuje nad tą rolą, to nie jest tak, że przyszła premiera i już odkładam to gdzieś, ale jako, że już troszeczkę tego posmakowałam, no to teraz gdzieś bym zaczęła szukać też czegoś innego, więc nie wiem, na tą konkretną chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, ale to, co się działo w pracy nad Skazą, było dla mnie no, jakimś takim spełnieniem i ogromnym wyzwaniem. To jest tak dosyć mocno oparte na tych scenach erotycznych właściwie. Które są pokazane bez retuszu, bez Photoshopa. Totalnie, tak. I są bardzo surowe i bardzo jeden do jeden takie.